Władysław Stanisław Rejmont, komediantka. Odcinek 11. Moja dyrektorowo, a co to za jedna? Zapytał mecenas, wskazując na Jankę zasłuchaną w próbę. Adeptka. Dobrze jej z oczu patrzy. Twarz rasowa i inteligentna. Nie wie pani, co ona za jedna? Wicek! Zawołała Cabińska na chłopaka grającego w klasy na ogródku. Idź i poproś tej pani, co stoi przy loży, żeby tutaj przyszła. Wicek pobiegł, obszedł Jankę, zajrzał jej w oczy i powiedział: stara tam prosi panią do siebie. Jaka stara? Kto? Zapytała nie rozumiejąc. Cabanowa, pani Pepa, dyrektorowa przecież. Janka podeszła wolno, mecenas przyglądał się jej uważnie. Niechże pani siada. Nasz kochany mecenas, opatrzność dobra teatru, rzekła Cabińska prezentując. Orłowska, powiedziała Janka krótko, dotykając wyciągniętej ręki. Przepraszam, zawołał mecenas, przytrzymując jej rękę i odwracając dłonią do światła. Niech się pani nie boi. Mecenas ma niewinną manię wróżenia z rąk, zawołała wesoło Cabińska, zaglądając przez ramię mecenasa w dłoń, którą oglądał. Ho, ho, dziwna, dziwna, szeptał stary. Wyjął z kieszeni małą lupę i przez nią przyglądał się liniom dłoni, paznokciom, stawom palców i całej ręce. Szanowna publiczności, tu się wróży z ręki, z nogi i z czegoś tam jeszcze. Tu się przepowiada przyszłość, daje się talent, cnotę, monetę w przyszłości. Po 5 kopiejek wejście, po 5, a dla biedniejszych po 10 groszy. Prosimy, szanowną publiczność, prosimy! Krzyczał Wawrzecki, naśladując doskonale głos hecarzy z Ujazdowskiego placu. Aktorzy otoczyli ze wszystkich stron siedzących, zaglądali w rękę i śmiali się głośno. Niechże mecenas mówi, prędko za mąż pójdzie? Kiedy zakasuje Modrzejewską? Czy bogatego bęben kamieć będzie? Może każe co postawić? Ilu tam już było? Leciały drwiące i swawolne zapytania. Mecenas nie odpowiadał, tylko w milczeniu oglądał obie dłonie. Janka słyszała drwiny, ale ten dziwny człowiek przykuł ją wprost do krzesła, czuła, że ogarnia ją złość i wstyd, a nie mogła ruszyć rękami, które trzymał. Przeniknął ją jakiś dreszcz zabobonny przed przepowiednią. Nie wierzyła, śmiała się nieraz pogardliwie ze znajomych, pozwalających sobie gadać setne głupstwa cygankom, ale bała się czegoś nieokreślonego. Wreszcie mecenas puścił jej ręce i powiedział do otaczających: moglibyście choć raz nie błaznować, bo to czasami jest nie tyle głupie, co nieludzkie. Przepraszam panią, że ją naraziłem, bardzo przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby ręki nie obejrzeć, to moja słabość. Pocałował ją ostentacyjnie w rękę i zwrócił się do zdziwionej Cabińskiej. No, chodźmy dyrektorowo. Jankę paliła ciekawość taka, że pomimo tylu widzów zapytała cicho: nic mi pan mecenas nie powie? Mecenas się obejrzał, ale zobaczył, że dziesiątki osób już chwytały mu prawie z ust odpowiedzi, więc nachylił się i szepnął ciszej: teraz nie mogę. Za 2 tygodnie, jak powrócę, powiem pani wszystko. Chodźże, mecenas, bo teraz to już naprawdę jesteś nudny, wołała Cabińska. Ale, czy pani będzie mogła przyjść do mnie po próbie? Zwróciła się z zapytaniem do Janki. Owszem, przyjdę, odpowiedziała siadając. Stary zwariował, pocałował ją w łapę niby księżnę, mówiły do siebie chórzystki. Będzie się nią opiekował. Podobno jest dosyć pierzasty i leci tylko na krowięty, stary cymbał. Janka choć słyszała, że to do niej było powiedziane, nie odpowiedziała nic, bo już tyle zrozumiała, że w teatrze lepiej nic nie odpowiadać i płacić za wszystko pogardliwą obojętnością. Gdzież pójdziemy?
Dyrektorowo? Pytał mecenas, ale był jakiś mniej wesoły, zamyślał się i szeptał coś do siebie. Chyba tam, gdzie zwykle, do mojej cukierni. Cabińska nic się nie pytała, dopiero gdy usiedli w cukierni, w której stale przesiadywała codziennie po kilka godzin, pijąc czekoladę, paląc papierosy i przypatrując się ruchowi ulicznemu, zapytała się, udając obojętność, cóż tam mecenas zobaczył w rękach tej sroki? Mecenas poruszył się niecierpliwie, wsadził na nos binokle i krzyknął na posługującego chłopaka. Mazagran i czekolada, bardzo lekka. Zwrócił się do Cabińskiej. Widzi pani, to tajemnica, wprawdzie nic nieznacząca, ale tajemnica nie moja. Cabińska nalegała koniecznie, bo przecież dość jest zawołać głośno tajemnica, żeby wszystkie kobiety wyprowadzić z równowagi. Ale nie powiedział nic, tylko rzucił krótko: wyjeżdżam dyrektorowo. A to gdzie i po co? Zapytała zdziwiona mocno. Muszę. Wrócę za 2 tygodnie. Otóż przedtem chciałbym uregulować nasz... Cabińska skrzywiła się i czekała, co dalej powie. Bo widzi pani, mogłoby wypaść, że wróciłbym dopiero jesienią, kiedy was już nie będzie w Warszawie. Dawno przeczuwałam, że jesteś stary lichwiarz, myślała Cabińska, dzwoniąc w szklankę. Ciastek owocowych. I dlatego też wracam kochanej pani ową bransoletkę, ciągnął dalej. Kiedy my jeszcze pieniędzy nie mamy, powodzenie się ciągle rwie, dawne wypłaty. Mniejsza o pieniądze, niech dyrektorowa myśli, że jej na imieniny daje mały przyjacielski upominek. Dobrze? Co? Pytał, wsuwając na jej pulchną rękę bransoletkę. Mecenasie, mecenasie, gdybym nie kochała tak swojego Janka, to... Mówiła uradowana niezmiernie z odzyskania bransoletki darmo. Ściskała mu silnie ręce i paliła go rozpromienionym wzrokiem tak blisko, że poczuł na twarzy jej oddech i zapach werweny, którą sobie twarz wycierała. Odsunął się delikatnie i zagryzł usta. Tak mu się śmieszną wydawała. Mecenasie, jesteś... idealnym człowiekiem, najszlachetniejszym, jakiego znam. Dajmy pokój. Zrobiłem to dzisiaj, bo na imieninach dyrektorowej być nie mogę. Ani słuchać o tem nie chcę. Musisz, mecenas, być. Nie, nie mogę. Mam smutne obowiązki w tym czasie. Muszę, odpowiedział wolniej i ciszej. Oczy mu zaszły jakąś mgłą, ale ten sam uśmiech miał na twarzy. Czemże ja się mecenasowi odwdzięczę za tyle dobroci? Zaprosi mnie dyrektorowa na kuma. Szkaradnik z mecenasa, jak to? Już mecenas idzie? Za 2 godziny mój pociąg odchodzi. Do widzenia. Zapłacił w bufecie i wyszedł, przesyłając jej uśmiech jeszcze z ulicy. Cabińska siedziała zapatrzona w ulicę. Czyżby się we mnie kochał? Myślała, uśmiechając się do jakichś niejasnych jeszcze ledwie rysujących się obrazów, popijając wystygłą czekoladę. Wyciągnęła z kieszeni rolę jakąś, przeczytała parę wierszy i znowu zapatrzyła się w ulicę. Obszarpane dorożki, zaprzągnięte w chude konie, wlokły się leniwie. Tramwaje huczały, przebiegając. Po trotuarach snuli się pośpiesznie, gorączkowo ludzie, jak długa, nieruchoma wstęga. Jakiś szyld naprzeciwko błyszczał się w słońcu i migotał. Czyżby się we mnie kochał? Pomyślała znowu i zapadła w bezmyślną niepamięć wszystkiego. Zegar wydzwonił 3, podniosła się i poszła ku domowi. Szła wolno, spoglądając majestatycznie na tłum wymijających ją przechodniów. W oknie cukierni Bliklego spostrzegła Cabińskiego. Siedział i zamyślonym wzrokiem tonął w ulicy, nie spostrzegłszy wcale przechodzącej.
Wyprostowywała się coraz bardziej, bo coraz częściej patrzono na nią. Kupcy, subjekci, dorożkarze nawet z tej dzielnicy znali panią dyrektorową. Zdawało się jej, że na ich twarzach, które sobie przypominała słabo z sali widzów, jaśnieją uśmiechy zachwytów, że wszyscy szepcą z uniżonością: patrzcie, dyrektorowa Cabińska. Szła coraz wolniej, żeby się dłużej rozkoszować wrażeniem zadowolenia. Zobaczyła z daleka redaktora z Nicolettą i nagle zachmurzył się horyzont jej myśli. On? Z Nicolettą? Z tą podłą intrygantką? Paliła ich już z daleka okiem Gorgony. Na rogu Wareckiej Nicoletta zniknęła gdzieś w ulicy, a redaktor szedł ku niej rozpromieniony. — Dzień dobry! — zawołał, wyciągając rękę. Pepa zmierzyła go wyniosłym wzrokiem i odwróciła twarz w drugą stronę. — Cóż to za nowa heca, Pepa? — mówił ciszej, idąc obok niej. — Jesteś pan niegodziwym. — Znowu komedia? — Śmiesz pan w ten sposób mówić do mnie? Przestaję i tylko mówię do widzenia, powiedział gniewnie, ukłonił się sztywno i zanim mogła się zorientować, wsiadł w dorożkę i pojechał. Cabińska skamieniała z oburzenia, nie przeprosił ją i odjechał. Wściekłość nią zaczęła miotać, szła prędko, nie zważając już na nic i nikogo. Podobno było coś tam pomiędzy nimi, mówiono o tym po cichu za kulisami, ale z pewnością wiedziano tylko to, że Pepa nigdy się nie obywała bez wielbicieli kilku kategorii. Jeśli w jakim mieście nie miała wielbiciela wśród publiczności, to musiał być jej amantem jakiś początkujący aktor o ładnej twarzy i dosyć naiwny, że pozwalał się opętać nudnej, starej i kapryśnej kokietce. Musiała mieć zawsze kogoś zaufanego, który by chciał słuchać skarg, lamentów i serdecznych zwierzeń z przeszłości. Cabiński nie bronił jej tego, bo go nie obchodzili nawet nieplatoniczni kochankowie żony, a drwił przy każdej sposobności z ich nieszczęsnej doli. Cabińska po rozstaniu się z redaktorem, wróciwszy do domu, zrobiła istotne piekło. Dzieci wybiła, nianie wykrzyczała i zamknęła się na klucz w swoim pokoju. Słyszała, że mąż przyszedł, pytał się o nią, pukał do drzwi. Gdy podawano obiad, nie wyszła, chodząc gniewnie po swoim pokoju. Wkrótce przyszła Janka. Kazała ją prosić do siebie i przywitała serdecznie. Zaprowadziła do buduarku, przepraszała, że musi poczekać, nim ona zje obiad. Zrobiła się do niepoznania przystępną i gościnną. Janka, zostawszy samą, z ciekawością rozglądała się po tym buduarze, bo o ile całe mieszkanie wyglądało na skład rupieci, na salę pasażerską trzeciej klasy pełną tłumoków, waliz i kufrów, o tyle ten pokój jaśniał elegancją, a nawet pewnym zbytkiem. Pokój był o dwóch oknach, wychodzących na ogród, obciągnięty ciemnym, udającym brokatele papierem z malowanymi amorkami na suficie. Jedwabny pons w złote pasy pokrywał dziwacznie powyginane meble. Kremowy dywan, naśladujący starą włoską makatę, zaścielał całą podłogę. W złoconą skórę oprawny Szekspir leżał na stoliczku z laki, malowanej w desenie chińskie. Janka niewiele zwracała na to uwagi, bo całą ją pochłonęły wieńce wiszące na ścianach z napisami na wstęgach: koleżance w dniu imienin, znakomitej artystce, od wdzięcznej publiczności, dyrektorowej od towarzystwa, od wielbicieli talentu. Wawrzynowe łodygi i liście palmowe były pożółkłe ze starości i wisiały poskręcane, okryte pyłem.
Szerokie wstęgi białe, żółte, pąsowe spływały ze ściany niby oddzielne kolory tęczy i krzyczały tymi literami tłoczonymi złotem o czymś dawno przebrzmiałem. Te szumnie brzmiące napisy, wieńce poschnięte, nadawały pokojowi pozór kaplicy grobowej. Szukało się jeszcze bezwiednie napisu świętej pamięci, zmarła i tak dalej. Janka uczuła jakieś ściśnięcie smutne serca i zdawało się jej, że tutaj musiał koniecznie ktoś umrzeć. Tak tam było cicho i tak smętnie. Proste łóżko pod pawilonem z liliowych tiulów, upiętych bukiecikami sztucznych róż bordo. Stoliczki, albumy stojące, fotografie w różnych rolach i kostiumach, zeszyty ról, porozkładane od niechcenia na konsolkach i taburetach, tworzyły całość dosyć wdzięczną, ale bardziej pretensjonalną. Czuć było, że ten pokój paradny jest tylko na pokaz, że tutaj nikt w nim nie mieszka i nie myśli. Czytał Przemysław Branny. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy o tej samej porze. Thank you.